Czekaj. Już nagrywamy, Tylbek kurwa. już? Jest, tak, ja gotowy jestem, Już? już nagrywam. Tak, ja już gram, już kończę. Witamy Ja was też już wszystkich kończę, to bardzo gram. serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Super Custom Lara at the Movie. Znajdujemy się w filmie Stargate. Jest ze mną Aga M. Jestem, cześć. Jest Sylwu. Cześć, cześć. No, moja ulubiona tutaj Wow. ekipa, ukochany cykl. Ale może ten custom ci się bardziej spodoba, ten film. Coś tu Uważaj. zaskakuje. Nie wiem, czy w ogóle coś przebije Gwiezdne Wojny. No, słuchaj, no chyba nie przebije nikt tej twojej trójki. No. dobra, ja Trójki? jakiś nożyk podniosłem, nie? Tak, mnie tam już pies zaskoczył. Crowbar or knife, to się nazywa. Wow. Może. To może Te można. wynalazki. Wiecie, że te skrzynki da się rozwalać tutaj? Tak, Nie. rozwalamy. No. Dobra, rozwalam. Ogólnie Nie bardzo wszystkie. lubiłem ten film Gwiezdne Wrota. Za dzieciaka to oglądałem bardzo dawno temu, więc ja nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że mi się on podobał. Bardzo dużo tych skrzynek tu jest. Amunicja jakaś. Zbieracie to wszystko? Tak. Amunicja? No, w tych skrzynkach do Ja zestrzelenia. tu próbuję na tą naścienną się A, dostać, a jest coś. A naścienna. jest dźwignia, też Chyba, tu że. widzę, To zaskoczyłem. jest manki na przykład? Nie. To. A nie. Wiesz No to co, to chyba taki, musi się tu blok podnieść. durny. A A nie tak. przesunąć czasem? Albo Nie, przesunąć. blok. No sądzę, że chodzą blok. No, musi Znaczy, być. zapalę flarę dla pewności, ale. Tu się jeszcze coś widzę, rozwala. Idę do Storage. Albo jeszcze tego. Storage. Storage. Do magazynu. No, widzę jakiś klocek do No jest przesunięcia. Storage. Tak, Aha, jest do tutaj jeszcze za przesunięcia. autem jest, wiecie co? Do ten. Dobra, ale klocek jest w Do Storage, no. zestrzelenia. To Procek są jest w shotgun. Storage. Tak, no. Nie, Aha, przez pewnie Storage aż? go, tak, Ale dobrze, nie da że. się go wysunąć przecież ze Storage. No, to Bo ja jest próbuję. podwyższenie. Ja próbuję. Nie da się. Trzeba go gdzieś indziej. Tylko nie wiem gdzie. Albo coś pod nim jest. Nie, nie ma nic pod O nim. co, o co? Nie, no, no go nie wysunie, nie ma Nie, szans nie wyjść. wysunie go w życiu. Nie, nie chcę Ale to po faktycznie. co ten blok tu jest? Bo ja nie za bardzo to rozumiem. Po co? A tu u góry coś do I nawet przesuwania? Franca nie chce przeskoczyć, no bez jaj. Ale na górze też jest coś do przesuwania? Nie. Chyba, że. A co to jest takie tutaj? To jest taka dziwna tekstura. Nie Tak jest klapa jakby. żadna. Taka płachta jakby? Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Jest taka jedna Płachta? tekstura tam na górze. Aha, nie, dobra, to jest ten taki tu blok. Okej. No. Nie rozumiem, o co chodzi z tym blokiem. Idę dalej, bo to jest jeszcze jedno przejście tam w głąb, nie? Dźwignia tu jest. Jesteście tu? Jeszcze nie. Idę. Ale taka zwykła? A jest, Zwykła, no. ale nie wiem, co ona zrobiła. Zaraz A zobaczymy. może podwyższyła coś albo coś porobiła. No, czy będziemy wiedzieli w końcu, o co chodzi? Aha! Tu zniknął blok. Aha, A a tu pewnie nie. trzeba ten wywindować. Tak, trzeba to wywindować, ale po co? Nie No gdzieś tam mu rozumiem. postawimy pewnie. No dobra, to wywindujemy go. Znowu No zaś, Jezu. słuchajcie, przesuwanki. No ale jeszcze na razie spoko. Ale na Lara razie tak. mi się bardzo podoba, więc jest okej. No ładny ma strój. Ale takie na dupie ma Okay. O Jezu. wytarte na pośladach takie białe te. To nie, to się świeci lateks, chłopie. Lateks to jest? Nie wiem. Tak, o wazeliną wysmarowała, że teraz Ja lateksowe pierd. pierdolę. spodnie ma. Jak No. psu. O Boże. Gdzie to ustawić? No nie Aha, tu jest wiem. taka sama tekstura. Dobra, widzę. Na tą samą teksturę Aha, i ustawiam. to no i to pewnie trzeba podnieść, tak? I ona później Tak, wyjedzie. widzisz? Akurat tu ta zagadka jest logiczna. A to nie jest zagadka. Na co jest? No to jest po prostu takie. No takie. Manewr, a Kurczę, nie. wiecie co? Ja na tej pupci to ja widzę oczy, jakby po prostu na mnie się patrzyły. Ej, pojawiła mi się ta dźwignia To jest naścienna, Wally. No Wally, dokładnie. ale wiecie, że to się nie wysunęło? No ale Jak to się nie może jak wysunęło? pójdziesz tam, to się wysunie. Nie, jeszcze czegoś nam brakuje. Coś trzeba jeszcze zrobić. Więcej, że tak powiem, żeby A to się może wysunęło. na jakiś inny blok trzeba to No albo na postawić. inne, dokładnie. Może na ten drewniany taki, nie wiem. No ale nie, no wątpię. Wydaje mi się, że w innym miejscu coś trzeba zrobić po prostu, że tam już zrobiliśmy wszystko w tym storage.
No bo gdzie tu jeszcze to ustawisz? Nie ustawisz tego nigdzie więcej. Znaczy nigdzie Nie. indziej. Dobra, idę tam. O, co ty robisz? Przestań. Chociaż na górze też jest taki, ale on go nie przesunie. Ała! Boże, jak ona się buguje. Na te auto się nie da wejść? Nie, chyba. Dobra, i ja idę po schodach do góry. No ja Idziecie? też właśnie idę sobie. W ogóle jesteśmy w jakiejś bazie militarnej, tak? Bo Nie Leven się wiem. tak nazywa. No tak się Military nazywa. Installation. I tu pewnie będzie te, tu będą te gwiezdne wrota, nie? Tutaj są jakieś szafki do pomacanka. Na górze jest taka kratka Ale zamknięta. najpierw macanki. No O, idę na te zapteczka. macanki. A tu też jest taka kratka, tylko tu się da ją No, chyba zestrzelić. ze strzelenia ta kratka Tak, jest. ale Ale tam tu też była. jest. A tu nie jest taki blok, że można go przesunąć? Nie. A on się tak dziwnie wyróżnia, tak świeci się, nie? Nie, nie da się Tam coś zestrzelić. jest za tym. Jest dziura. No idę Wbijamy właśnie. tam. Ale zmieścimy się tam? Zmieścimy się tam. No czemu nie? Ona jest chuda. Tylko, że jak tam nic nie ma, to dostanę szału. No, naboje. No, a to nie flary? A nie flary, bo czerwono to myślałam, że do shotguna. Weź. No No ale dobra, to już. tam zeszliście, tak? I tylko No tyle nie, doszliście. najpierw Weszliśmy flary. za klocki. Aha, ona nie schodzi tym przewrotem. Kurde, szkoda. No właśnie, to mnie też denerwuje. To jest takie pomocne, nie? No powinien Ułatwienie. być ten ruch w każdym customie. Jako norma, że tak powiem. Dobra, zapisz to. W ogóle dawno challenge nie robiliśmy, słuchajcie. A już, A, przestań. wiesz co, to już Może nie w tym, nie w bokiem tych, nie w wychodzą. tych Ej, ale tu jest customach. zamknięte. No ale tu jest znowu krateczka, nie? No ale zamknięta, to jest taka na dźwignię. Tak jakby na ścienną na przykład. Wiecie, o co mi chodzi? Aha, no to wracamy. Dobra, no to w takim razie coś jeszcze ominęliśmy. No ale dobra, to co, przez tą kratę weszliście, tak? No ale tam się nie da, Sylwek, dalej iść. Nie? No Nie, zamknięte tam jest. zamknięte. Aha. Musimy to jakoś otworzyć. A zatem tego też się nie da przesunąć? Kurna. A to w ogóle nie, no też nie. Te tekstury się tak tutaj, wiecie, zlewają trochę, A nie? to jest ta krata. Kurde, to może jednak w tym storage jeszcze gdzieś trzeba umieścić ten blok. No, a mnie się wydaje, tak, no, Że pewnie na drugi jakieś raz. jedno miejsce, no. Musi być jeszcze coś, no bo jakoś musimy do tej dźwigni przecież doskoczyć na ściennej. Aha, zajebista to była. Manki, chyba. Nie, to jest manki? Ale Nie. ja nie doskoczę do tego nawet, więc. Ale to nigdzie nie prowadzi. No tak, nie prowadzi, masz rację. No bo już patrzyłam, wiesz? No A na dobra. suficie nic nie ma. Ej, a tu? Jest kratka do zestrzelenia na schodach. Jest. Ej. W Boże, Aga. ciemności. Jesteś wielka. Zaraz jak się kończą schody na górze. No. Masz rację, jest kratka. Boże, ja to zobaczyłam. No, widzisz, jesteś wielka, maleńka. Gdzie? Jakiś komar mnie atakuje. Jak się kończą schody, Sylwek? Co to za ognie jakieś? No właśnie, nie wiem, czy to nie będzie skakanka na czas jakaś, wiesz? Tam na dół schodzimy, czy skaczemy tylko po tych blokach tutaj Ja na nie górze? wiem, ja się boję, Jak że ona się się kończą podpali. schody? A ja bym Aha, była. one się zapalają, jak się na to stanie. Nie, no to w ogóle bez sensu jest. Pokazało mi te gwiezdne wrota na wczytywaniu, wiecie? Na ładowaniu ekranu, jakby. No to ja jakby nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czy. To co tam nie wchodzić? Wchodzić, tylko nie. Wchodzić tylko. Jak to ugryźć, nie? Dobra, na rożku trzeba stać, nie? Tak? No i w przejście skoczyłem. No jestem gdzieś. No i spadłem, kuś. Aha, ale ona mi się tu nie doskoczy mi z miejsca pewnie, co? A nie, Ja wyskoczyła, z dobra. tam, tak? Nie, z miejsca. Mógłbyś tam skoczyć z Franco, Już nie to myta? widzę. I Tu co jest ja tutaj jakaś zrobić? kusza. A co? Sekret. O Boże, To naprawdę? jest sekret, cała to lokacja. Nie, to ja nawet nie chcę tu wchodzić w takim razie. Ja pierdzielę, nie trzeba było chyba tu iść zupełnie. Weź teraz, ja się stąd nie wydostanę. Czemu?
No bo teraz mi się już tu ogień pali, to nie jest takie proste. No ale to, aha, właśnie. No nie, dramat. Nie no, to na ten... Ja łapkami, pierdzie. Na łapkach i wyjdzie. Dobra, ja sobie zloaduję, ja nawet nie zamierzam. Ale te łapki to wcale mi nie ułatwia, znaczy nie pomagają w niczym. Dobra, to ja idę do Storaga i będę się zastanawiał, co tam. Mhm. No, zastanawiam się nad Storaga. Pierdziele, jakie to jest szynujące. Komary mnie żreją. Dobra, jest, wróciłem stąd. Nie, tu. Tam na górze chyba nic nie ma, a jeszcze sprawdzę tam na dole, tak dla... Nie, tu też nie, się ginie. Nie, się podpali, nie? Dobra, nie, ginie tam na dole, to tam nic nie ma, czyli to był tylko sekret w takim razie. No, spoczko. I co dalej? No nie no, szukamy... O Boże, naprawdę wróciłam do tego samego przejścia, czy jestem jakaś potargana? Jakiego takiego samego przejścia? No, ja wróciłam do tego tam, gdzie braliśmy sekret. O Boże. No. Dobra, Sylwek, to kmin tam, bo potrzebujemy pomocy. Jaka to jest szmaciura? Ale... Chyba będę miał koncepcję, muszę to sprawdzić. Ale co z tym blokiem z do tym przesuwania? Klockiem, no na górze, no. I tak, na... dokładnie. Do... No. Okej. Okay. Filmik mi się pojawił na chwilę. O! Tam na, no, na górze jedna kratka jest bardzo podobna do tego, do tej naszej skrzynki. Czyli tam w połowie jest przecięta linią białą i na to trzeba przeciągnąć ją. Okej, okay, dobra. No to idziemy. Widzicie, jakie jest granie przy tym kastomie? No, właśnie. Jedna przecięta linką? Tak, no po środku. No to myśmy chyba... linia jest. No to myśmy na to postawili już chyba. No to stawialiśmy już na to. I pojawił mi się, dobra, no i pojawił mi się jakiś filmik, ale jest co dalej. No, ale pojawił ci się, w sensie pojawiła ci się dźwignia na ścianę. Tak, no dokładnie. No, ale blok się nie podniósł. No nie. To my już to no, zrobiliśmy. No to myśmy to zrobili, aha, kajty, że... Ja dopiero teraz. Okej. Okay. Dobra, ja to postawię jeszcze na jakieś inne tekstury, może do rogu to ustawić, nie wiem. Głupie to. No nie wiem. No chyba słuchajcie, że to jest jakaś. Chyba, że to jest jakaś czasówka, słuchajcie, że wiecie, nie. Trzeba to ustawić ponownie i szybko do tej dźwigni na ścianej biec. Ale wątpię. Zobaczmy jeszcze inne te. Aczkolwiek. No ja przeniknąłem przez jedną. Skrzynkę? Tak. Aha. Tam w zupełnym rogu są takie dwie. Jedna jest zakryta szmatą, a druga nie. Wskoczyłem do niej i teraz nie mogę się z niej wydostać. Okay. I jestem ciekaw, czy czasami ją jeszcze nie trzeba przeciągnąć tam na górę. A tutaj, słuchajcie, żadnej skrzynki na pewno się nie przesuwa. Już nie mówię w tym Storagę, tylko ogólnie tutaj. No próbowałam, ale trzeba wszystko podotykać. No to macajmy wszystko. Nie wiem, tak. To pójdę to zrobić jeszcze raz. Znaczy, liczmy pójdę. Ściany. Odciągnę. Liczmy ścianę. Tak, słuchajcie, no to jest druga skrzynka, dwie skrzynki musimy tam dać. Gdzie? Gdzie jest druga? No tam w rogu. W Storagę w rogu mamy takie dwie. Jedna jest zakryta szmatą i druga jest z takim X-em. I dokładnie tę z X-em też musimy dać na górę. Aha, ona się przesuwa niby. Tak, dokładnie. Ale która na górze z X-em się przesuwa? Nie, na samym dole. Jak wchodzisz do Storagę, aha, to na górę. Ja pierdziele. No, dokładnie. I tam mamy na górze też z X-em. Fajnie, no, żeśmy czyli nie teraz, macli. No właśnie, ja jej nie macałem, bo mi się wydawała mało podejrzana. Ale to musimy teraz znaleźć się znów do tej dźwigni. No, trzeba. No dobra, ale to było ciekawe. Razem wpadliśmy, fajna kooperacja. Jeszcze. Razem wpadliśmy, 9 miesięcy, Aga. Co? Chyba do Sylwka gadały się do mnie. Co? Oj, kochany! Ja. Tak wszystko ino do mnie. A jak sobie miałby urodzić dziecko, powiedz. Nie wiem, ale... Słuchaj, ja nie oglądałeś Juniora ze Schwarzeneggerem? No, ja no ale podobno jakieś hajsy dajemy, jak chłopy urodził. Może, możemy zakończyć ten temat? Ale w ogóle urodził jakiś facet? Nie słyszałem. By urodził. Aha, myślałem, że dupą urodził. Chyba, kuźba. No chyba. No to sarskie cięcie musiałoby być. No właśnie, to nigdy nie boli. Czy nie przesadzajcie.
Nie wiem, nigdy nie. Nie chcielibyście widzieć teraz mojej miny. Ząb jak stąd do Śląska, kuźba. A weź. W życiu bym nie chciał. Jaki syrnak. Dobra, gdzie to dać? Tutaj, okej. Okay. Jak to przesunąć? O Boże, zaś tego też manewrowanie tym teraz będzie zajebista. No. A ja tam na główkę przeskakuję. No nie ma to jak, wiecie, taki gra na podstawie Gwiezdnych Wojen, fantastyka, tam strzelanina, potwor, a my tutaj przeciągamy skrzynię cały czas. No. No i tak samo zresztą Gwiezdne Wojny identycznie. Akcja, efekty specjalne, a tutaj godzina przeciągania skrzyni. Dobra, ale mam nadzieję, że teraz już ta dźwignia się ogarnie, nie? No powinna, bo to... Dobra, mamy to. Działa. Idę to przeciągać. Tylko pytanie, co się otworzy, czy to przejście obok tej dźwigni? Co przeciągać, jak tutaj się nic nie zrobiło? No, naścienna. No. Jak chcesz ją przeciągnąć? No przeciągam normalnie, otworzyło mi się, nie? Dwie skrzynie, Aga, musisz. Dwie skrzynie. No zrobiłam dwie. No i mi się podwyższył blok do dźwigni naściennej. Co? Ale w odpowiednich miejscach. No w odpowiednich miejscach, no. Tak. No ja dałem i mam normalnie wszystko okej. Okay. Otworzyło mi się przejście takie na po schodach tam do góry, nie? No, mnie tak samo. Aha, no to zajebiście. Ale to zobacz, Aga, no to skrzynka z X-em do skrzynki z X-em. No skrzynka tak. Skrzynka z linią. Ale tam są dwie takie podobne, więc mogłaś pomylić. Nie, bo mi pokazywało dźwignię. O, teraz, kurwa, musiałam wziąć z powrotem? Co ty powiedziałeś? Daj spokój, też już mam dosyć takiego czegoś. Musiałam odciągnąć ją i postawić na nowo, naprawdę. No ty masz zawsze coś z tym customem, nie? Słuchajcie, tak? Naprawdę, ten Lara w tym mówi, to jest jakaś klątwa nasza. Ale słuchajcie, ten pierwszy film, który przechodziliśmy, chyba Piraci z Karaibów to byli, to chyba był najlepszy ze wszystkich. No, był fajny. Nie wiem, no mnie się podobał ten, co to było, z tym krzykiem. Psycho. No. No, też był fajny, naprawdę. Ale ty się wkurzałaś, ty no Rage'a dostawałaś. Ja, znaczy, bo te skrzynki, nie, też. Fajne są czasami tutaj motywy, na przykład no te customy czarno-białe, to ja nie widziałem czegoś takiego wcześniej, nie? A tu w Larendę mówisz, po raz pierwszy to było. Ja nie widziałem na przykład. No na TRL jest pełno. No, a nagrałaś jakikolwiek na kanale? No, a co? A skąd ty wiesz, że nie? No bo ja śledzę cię właśnie. Ja. Jestem twoim psychofanem. Ciekawe z której strony. Dupki. No właśnie. Ale tu nie mogłeś po te shotguny, bo na. Aha. Ja no, nawet nie biorę ich. Nie biorę, nie chcę. Boże, jaki no, sylwek. Ja nawet nie, ulewam. Jak to sekret, to ja nie idę. No, on bo to nie dość. Jest custom, którym tak. Którym się chce tak. Ale w Hellgate Saga, jak widzi sekret, to od razu tak. idziemy, Mariusz, no, bo idziemy. Bonusowy, bonusowy tam, level, nie, no, tam to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba, ja polecam no. Hellgate Saga. Inne też ściągają, ten jakoś tak. Ale taki, ten nie. To, no. Ten będzie się tylko wiśnił po nocach, słuchajcie. No. Ale dobrze, że wy jesteście. A, widzisz. No, nie wiem, czy ja bym sama to na przykład... No, ja nie, sam to ja bym to... też odpuścił, o Boże. Nawet bym się nie chciał tego ruszyć, pindlem. No. Wy mnie tutaj motywujecie. Dobra, tu jest jakaś kratka do rozwalenia. No nie da się jej rozwalić. Nie, właśnie. Taka dalej kucana. Dalej. Bo jest taka jedna kratka, tutaj się nie da rozwalić. O Boże, boję się, że no. Atakuje. Ale aha, bo tu nic nie widać. Wyskakuje tu ktoś? Dobra. Nie wiem, ja to zapiszę. Nie, nikogo tu nie ma. Flarki są. Jakiś przycisk, nie? Ja jeszcze go nie klikam, najpierw sobie pozbieram. A gdzie te flary? Tam na skrzynce. Ciemno to jak w dupie. Nie, u mnie jest jasno. No, bardzo. A coś, jakieś te półeczki? Nie, no w półeczkach nic nie. To są jakieś butle, słuchajcie, z gazem no, chyba. To trzeba nie, szczelić. Trucizna jakaś czy coś. Nie, no to trzeba szczelić. Strzela mi nic się nie dzieje. Dobra, takie butle, otwieram. To są półeczki, to są te. Otwieram. O Boże, jaka kamera. I muzyczka jaka się włączyła. Może jakaś z filmu? Nie, to jest standardowa z TR-a. To jest jakiś ten, laser control room. Nie no, ja idę na lewo, nie? Ja przyszedłem na prawo. Aha, no i tu jest pełno przycisków. Czekajcie, bo tu jest jakieś więzienie zamknięte.
No i przyciski są, nie? Nie, bo ja poszedłem na prawo. Nie ale wiem, ja sobie tu otwieram. Tak? Ja sobie tu wszystko po... O, dobra, cześć. Na prawo jest wszystko zamknięte. No to w prawo. Idę na lewo. Idę do ciebie, no. Na lewo i pierwsze na lewo otworzyłam. To chodźmy może do nich. Bo to wszystko jest pozamykane, a tu trzeba, słuchajcie, jest taki komputerek i do tego komputerka trzeba jakąś płytę chyba wkręcić czy coś. A tam jeszcze na dół się da zejść, wiecie o tym? Na lewo i potem znowu na lewo do przycisku, jestem w takim jasnym pomieszczeniu. Jakimś. Jest piesek? No, mnie zaatakował pies. Ale w tym pomieszczeniu, gdzie Aga jesteś? No, cały czas to wyskakuje. Na lewo. Tak. Jezus, no jak się przestraszyłem. Psa, co nie? 22 jest, nie mogę się tak drzeć. Boże, bo zaś zadzwonię na policję. Odżywko. Ja tutaj widzę te gwiezdne wrota. To jest jakaś jest karta. Jeszcze jeden pies. Tak. Dwa były tylko? No, mi wskoczyły dwa. Dobra, ja widzę. Jaka karta? I jeszcze taki jakiś komputer rozbiłam. Ale a nie, widzę, ten nie, taki. Jest, rozbiłem, no. Ja karta jest na biurku. A jest na biurku. Boże, jakie rzeczy tu są. Aha, i tutaj można tą kartę, to co, idziemy od razu z tą kartą? Możemy. No idziemy po kolei, ale tak, nie mogę tak wziąć tego. Pozdrawiam, ale to nie są Gwiezdne Wrota. To są Gwiezdne Wrota. Nie, no co ty, Gwiezdne Wrota zupełnie inaczej wyglądają. Masz Gwiezdne Wrota na tym, na ekranie ładowania. Aha, to są jakieś, nie wiem co to jest, ale to na pewno nie są Gwiezdne Wrota. Nie wiem, tu trzeba chyba te wszystkie półki przesadzić, coś tu będzie. No, trochę inaczej, dobra. W ogóle była Daniela karta, nie wiem czy zauważyliście. Daniela? Tak. Pozdrawiam Daniela. Było Daniel z coś tam, kart. Danielów. Przetrzepujecie te półki? No, wszystkie próbuję. Coś no się da? Nie widzę tutaj nic innego. No bez sensu to pomieszczenie troszkę. Nie, ja no, zapalę na pewno nie jest tak, że wiesz, że kartą otworzyliśmy, no, to nic nie ma. Zapalam to flarę. Blok do przesuwania, widzę w rogu. Przy flarze widać. Mhm. Da się go tylko wepchnąć, nie? No niestety. Znowu przesuwanko, słuchajcie. A idźcie. Ale nie, tu tylko się przesuwa dwa razy i tyle. No. No ale żeby ale tam... tu są lasery, nie przejdziemy dalej. Ale coś tutaj jest. No nie da się tego kliknąć. Nie. A, nie da się. Ginę od razu. Wracamy tam nie da się powrotem to zrobić. Ej, ale słuchajcie, był przecież taki pokój tam, co czytałem wam, Laser Room Control. I pewnie trzeba będzie tam wejść i coś kliknąć tam i wyłączyć lasery. Wiecie, no o co dobra, chodzi? Ale ja idę tutaj jeszcze te drzwi otworzyć. Tam tak dalej, na lewo. Wychodzę z tej kraty, no to na lewo, nie? No może tutaj akurat też coś będzie. Tu jest jakaś sala konferencyjna. Tak, kliknij sobie 50 tysięcy razy. Ej, bo tutaj są jakieś rzeczy na pokazane, jakieś strzałki na tym, jakieś dobra, kody. Idę. Z prawej strony na tablicy, weź się to ogarnić. Ale na tym stole też są. One się powtarzają, Aga. One tak. Aha, na tym stole też, no. Tu jest przycisk jeszcze jeden. A co to jest, to niebieskie? Włączyłem światło. Aha. No to niebieskie to jest woda. Aha. O, zobaczcie, tu jest w ogóle, tu widać za szybą te wrota gwiezdne. Czekaj, bo ja dopiero tam... Jak włączyć światło właśnie, to jak wyjrzysz tutaj teraz, obok tego stołu są takie okna, no, to widać tam gwiezdne wrota. Okej. Taka obręcz, nie? Mhm. A no to po co żeśmy tu przyszli? Nie wiem, idę stąd. Żeby włączyć światło. Aha. Okay. Idziemy stąd i ja proponuję teraz zejść na dół chyba, bo na górze nic nie ma, bo wszystko jest pozamykane. Aha. Laser room tam jest, nie? No nie, zamknięty jest, bo tam jest obok komputerek taki, trzeba tam chyba jakąś płytę dać czy coś. A nie mamy nic na razie. Dobra, no to idziemy schodami na dół. Chodzę piętro niżej. I co, lewo czy prawo? Ale to momencik, by się nie znalazłam. Po co najpierw? Poszedłem na lewo, ale to jest dźwignia. Na lewo, pierwsze no lewo. No to chodźmy, no pierwsze dobra lewo. A co tu jest na napis? Ej, tu jest broń jakaś nad drzwiami. To idziemy, jakieś fajne łupy. No i też nie da się przejść. Nie, lasery, nie da się przejść. Cały wróćmy się w stronę tych schodów i pójdźmy jakby tam za nie. Bo nie, też no jest... i idziemy dalej, tu jest jakiś exit. No tak po kolei. Po kolei. No ale tu się kończy droga. O Boże, to wyjdź. Jak się kończy droga? No w sensie tam dalej się już nie da iść, więc tu tylko te jedne drzwi się otwierają. Aha, o to ci chodzi. Ja już tam poszedłem, gdzie jest exit. No ja też i od razu na pierwsze na lewo poszłam.
Pierwszy lock na lewo. Before entering coś tam tank. Dobra, tu gdzie ja jestem też są lasery. Saution, lock, valve, no, tu jest znowu komputer. Tank. Więc ogólnie słuchajcie, wszędzie są tu lasery, więc trzeba je w pierwszej kolejności wyłączyć. Aha, ale tutaj jest dźwignia znowu, w tym na lewo pierwszym. Tam gdzie wy jesteście? Tam gdzie Kauszon jest? Kurczę, nie widzę. Kauszon? Tutaj do takiej wody mi się... Gdzie masz wodę? To się nie mówi Kauszon, tylko Kauszon chyba. Oj tam. Ważne, że nie mówię Clayra. Aha, dobra, to jest dźwignia faktycznie. Fuel gadasz. Gdzie idziemy na lewo od razu? Ale ta woda, tutaj coś trzeba zrobić, zanim my tą wejdziemy do tej wody, nie da ja rady pierdzielę. Do niej wejść. No, jak do wody? To jakiś kwas. No. No woda z kwasem. No to jak wychodzę od tego, no to idę tutaj do tego exit teraz. Aha, ale exit jest... A tu też jest komputerek, no miałaś rację. Tak, tylko tam trzeba też coś wsadzić, my nie mamy, no to... No nie mamy, nie mamy. No to a tu idziemy jest teraz exit? Na tamtą? Poczekajcie, a tu przy tym exicie nic nie ma, tak? Nie, no jest exit. No dobra, ale poczekajcie, a przy tym kwasie nic tam się nie da zrobić? A w ogóle można skoczyć? No poczekajcie, bo ja tam nawet nie wszedłem. Dajcie mi tu ogarnąć to. No tam jest napisane, że zanim się wejdzie, to trzeba coś zrobić, nie? Bo tam jest jakaś... Normalnie muzyczka mi się tu włącza, więc coś tu... są te, do zestrzelenia. No kratki Boże. Widać, kratki. Nie? No, ale no nie, chyba nie dojdziesz do nich, nie? A to nie jest manki? Te takie tu na suficie? No nie wiem, zobacz. Manki. Manki to jest. No to już. Idziemy no, tam? Już to. No ale i ty czekajcie, wejdźcie sobie idę. Wszystkie te kratki najpierw, zanim wejdziecie na te manki, bo to może mieć znaczenie potem. Ja to już idę. Trzy chyba, tak? Trzy kratki, czy więcej ich a jest? A to było w tym exicie? Exicie, tak. Exit. Dobra, idę na to manki. Kurczę się głupie już. A nie widziałem tego napisu z do tą kwasu. Wodą. No jest tam, zanim wejdziesz, taki na żółty. Dobra, już tu wlazłem. A czy mam celować? Mamy przy czymś celować? Mamy, przy kuszy chyba ja mam. A, może być. No jak przy exicie, jak ja mam tutaj zamknięte, no. No wchodzisz w exit i potem od razu od na... Od razu na lewo. Na lewo. No tam, gdzie ten kwas był. No właśnie, ja się zgubiłem, właśnie nie widzę tego. Od razu jak wejdziesz do exitu, to na lewo, nie? A ile tych kratek? Te trzy. Rozwaliłam. Trzy, no. A nie exit, da się tej wody aha, rozwalić. O kurwa, przepraszam. A nie da się tej wody podpalić, wybuchnąć ją? Nie wiem, ale to jest hardcore teraz tu. Czemu? Ach, tutaj. No, bo są jakieś zręcznościówki w tych szybach wentylacyjnych. Nie wiem jak to ugryźć. Damy radę. No ja idę na prawą stronę. Pierwsza na prawo, tak? Przejście. Jak to pierwsza na prawo? No pierwsza kratka na prawo się no musiałaś kranki. Nawet tam iść, bo nie było innej dobrze. Opcji. A jak rozwaliliście? Aha, kusząc to. Pewnie. No. Jak to kuźwa zrobić? Ale to jest coś nas podpala, czy coś? Nie rozumiem. Zjeżdżamy nie, to trzeba, gdzieś? To trzeba, tak, tam jest ogień w ogóle na samym dole. To w ogóle a. trzeba zrobić na jednym chyba skoku jakoś. Ja nie wiem jak to zrobić w ogóle. Cały czas ginę. A to. Może jakoś wyłączyć się da? Nie, bo tu trzeba przeskoczyć. To już mi się udało ten pierwszy, ale potem dalej mam problem. Da o się Boże, to przeskoczyć. Ja nie wiem czy ja chcę to robić. Ale skomplikowane to jest. Aha, no gdyby ale działo to było fajnie. Ginę tu cały czas jak stonka. Ja pierdzielę, z tego trzeba odkręcić się. Dobra, trzeba odkręcić się... Ale z którego? Jak skaczesz na drugi. To trzeba się okręcić w powietrzu. W locie, tak? Tak, i potem przed siebie i rączkami złapać. Nie złapała mi się szmata. Dobra, teraz mi się złapała, mam to. Jak rączkami przed siebie, jak tam jest pochylnia? Jak ty się chcesz okręcać? Nie wiem, okręcasz się i skaczesz przed siebie, wyciągając rączkę. Rączki. No, ale to z tego pewnie. No z tego drugiego. Aha, no ale jak ona? Przecież ona wali łebem. Nie czaisz chyba, co, o czym ja mówię. Skacząc z pierwszego na drugi, w tym momencie się obracasz. Rozumiesz? No to... Wiesz, o co mi chodzi? Ojejku, już to prawie miałam, ale zaś nie zadziałało mi. Bo jak się zaczniesz obracać na tym drugim, jak stoisz już tam, to ona się będzie obijać głową. Dobra, już wiem, o co chodzi. To jest durne. Dobra. Czemu durne? Bo nie lubię takich rzeczy. No jest zręcznościówka, nie? Ojejku, a teraz? Aha, tu no jest i nie kucki, złapała tak? Się. Kucki, tak. I wychodzisz drugą tą kratką kolejną. Aha, no i co teraz? No i dalej.
Na ale kolejny. Jak manki się złapie? No bo tam jest normalnie ten, nie ma skosu, tylko no, klocek. Mogę stanąć? Tak. Staniesz tam na luzie. A, dobra. No dlaczego ona się nie łapie? No, nie wierzę. Bo to musisz przod... A ty jesteś już przy tym końcowym, żeby się wyżej złapać. Tak, przy drugim. No to musisz przodem. Znaczy, no musisz ją obrócić tam, tylko... Musisz ją obrócić w momencie skakania na ten drugi. Rozumiesz? Ja się w ogóle tam łapkami złapałam. A co ty gadasz? A, to durna. No bo ona tak jak z pochylni będziesz robił rola, to ona się... Aha, bo ja z pierwszego, no. Ona się będzie łebem obijać niestety. Dobra, dobra, no. Szkoda. Kark mnie boli, wiecie? Od czego? Od siedzenia? No nie wiem, jakoś tak krzywo siedzę. No to weź się usadów jakieś. No ja, bo ja zaś przy tym stole innym, nie? Aha. Jezu, tu się mogę spuścić na tą pochylnię, czy nie? Tak, tak, tak. No ale co? Gdzie pojadę? No i skaczesz potem przed siebie jakby. Znaczy do tyłu obracasz się, nie? O Boże. No i... Ale tu jest jeszcze jedna kratka. Widzę ją. I tu jest manki. No, wystrzeliwuję ją właśnie. Aha, a nie, nie, to się tak nie da. Ja. I tam jeszcze jest jedna. Nie, ja tego nie ogarniam. Sylwek, ja zrobiłam tak, że jak spadam... Wiem, ja wiem co robić, tylko po prostu nie mogę tego zrobić, no i tyle, ale wiem. Okej, dobrze, bo ja chciałam tylko wytłumaczyć. Wiem, ale po prostu działa mi to na nerwy. To co, idziemy najpierw do tej kratki? Ja idę do tej tutaj, nie? W tej lokacji, którą zestrzeliłem, nie? Przy tej pochylni. To manki, do tego manki. Do manki, tak, ale manki prowadzi też w inną tam stronę, ale dobra. No, najpierw... tylko że tam w korytarzu zaś jest jakaś kratka, wiesz? No jest właśnie, i widziałem. Ognie są. Nie wiem. Lubię tak, jak jest kilka dróg, tak, i ja nigdy nie wiadomo. Iść. No i nie łapię, no. Ale, jest, no upało, bo, no. Okej, okay, zapisz. Trzeba ponarzekać trochę, nie? A jest tu kratka. A dobra, no dobra, ale ta kratka do niej się i tak nie dostaniemy. Nieważne, dobra, wiem już o co chodzi. Przycisk tu jest. Nic mi się tu nie stanie. Jak to będzie czasówka. A weź. Nie gadaj. Nie, dobra, nie ma czasówki, uff. A, to se, trzeba tutaj też... Co trzeba? Nie wiem, rozstrzeliłam tą kratkę od tej strony. Dobra, wiesz? I co? Nie, trzeba jej robić. Musisz się wrócić. A jak my wracamy? No tą samą drogą. Aha, dobra, i my sobie pójdziemy, dobra, rozumiem. Pójdziemy sobie tam, w tamtym kierunku. Sylwek, no na manki znowu, nie? Dobra, jestem na manki. Mhm. Trochę zręcznościówek teraz mamy, nie? Trochę. Z zagadek się przesunęliśmy do zręcznościówki. To znaczy, co teraz? No co z tej tutaj dziury, to jest jakaś pochylnia? No pochylnia, skaczesz tam do tyłu, nie? A, jest, dobra. No bo mówię, co wpadnę teraz w ten? Smakują jaja z mojego kurnika? Proszę? O? Nie, ja tak widzę jakieś pytanie, czy smakują jaja z mojego kurnika? Ale gdzie to tak ale gdzie ty to widzisz? Nie, w telewizji. O aha. Boże, tak, on ma telewizję, słuchajcie, włączoną w tle, bo my go znudzamy, nie? Sami. Nie, ale ja tak też tak dużo razy mam. Dziwne napisy. Jezu, jeszcze nie zapisałem. Ja zazwyczaj tak mam, że mam włączony telewizor i jeszcze taką lampkę. No. I tak zawsze gram. No i tam leci pewnie Lombard w tle. No oczywiście, cały czas oglądam. I twoja ulubiona postać, Sylwester. Nie, to nie było Sylwestra. To jakiś tam Sylwester. Nie, to był Adek. A Adek był, no dobrze. A czemu Adek, on tak miał na imię? Nie, oni tak na niego mówią, bo on jest Adrian i oni gadają na niego Adek. Hmm. Tam jest napisane chyba Adek, jakiś tam syn szefa Lombardu. Interesujące, dobrze, że nie znam żadnego Adka. Ja tutaj musiałem zastrzelić. O, do rewolwera. O Jezu, to przecież wszystko pozamykane jest. Gdzie jest pozamykane? Nie wiem, gdzieś trafiłem. Gdzieś trafiłem. No jesteś teraz w takiej sali z pochylniami, tak? No już to przeszedłem i teraz na rączkach jestem i mam zamknięte z jednej strony i no, bo tam, strony nie. Musiałem zestrzelić pewnie kratkę, co nie? Ale musiałeś zestrzelić kratkę tam za sobą, nie tam gdzie poszedłeś. Bo to no, manki tam, gdzie pochylnie, to tam są kratki. Tak, tam manki prowadzi w dwie różne strony, zauważ. Poszedłeś w złą stronę w tym manki. Zerknij sobie, że to manki prowadzi też w drugą stronę i prowadzi cię do takiej kratki, którą trzeba zestrzelić. No ale tu no. Też są lasery, to po co myśmy tu przyszli? Nie no, są rakiety, no, jakieś przycisk jest. Jakie rakiety?
No gdzieś tutaj jestem. Jezus Maria, coś mi się tu ruszyło. Ach, tutaj jeszcze, Izny, dobra. 34 minuty mamy. No to jeszcze chwilkę i kończymy. No jest, są rakiety i co one... No kliknę, nie, właśnie nie wiem co się stało. A, dobra, tu się otworzyła kratka. Była zamknięta. Chyba. Tak, co to było zamknięte. Mój znowu chce. Ja pierdzielę, znowu dwie drogi, prawo i na wprost. I ciekaw jestem, gdzie ja mam iść. Aha, tu nie przejdę, dobra. Czyli na prawo trzeba iść. Dobra, nacisnąłem ten przycisk i co? No wracasz się i kratka się otworzyła tam. Aha, w poprzednim dobra. Pomieszczeniu. No może tu poczekamy na Sylwka już, nie? No, tylko widzę jeszcze jedną zręcznościówkę. Kurde, a gdzie ta kratka była? Które to było przejście? Na lewo chyba. Jak teraz wychodziłaś, to na lewo kratka taka do góry. Właśnie. Bo są dobry. Dwie. Z tych pochodni rozwodziłem jedną kratkę, drugą kratkę. Tak. Przeszedłem, przyciskiem otworzyłem drzwi. I co, teraz mam wracać? Tak, i potem na manki tym razem w tą stronę, gdzie na początku dobra. Poszedłeś, nie? Ja nie wiem, ja idę jakimś czołganem, były dwa do wyboru, wybrałam to. Na prawo musisz iść, bo na wprost się nie dało. No ale na prawo jest, pali się ogień, jest zamknięta kratka tam. Nie, normalnie tam idziesz, to nie jest zamknięta kratka, tylko drabinka. Aha. Aha, no, alt. Zajebisty jest. No możesz, larwo, iść? No, ale ja nic nie widzę przez tą głupią kamerę. No, ale Aha. Dobra, chcę znaleźć jakieś sensowne miejsce do zakończenia. Bo na razie jestem w dupie. Okej. Okay. Nie umiem doskoczyć do tej drugiej drabiny. Z obrotem, nie? No, z okrętem. Dobra, możemy tu skończyć. Jestem w takim miejscu. Zakończcie, bo ja nie wiem, gdzie tak, jesteście. Tak, zakończymy tu. Jesteś niedaleko nas. No ja ale. No jestem na tej drugiej drabinie i co teraz? No do tyłu znowu. Zaś, coś będzie. Czekajcie, bo to jest jeszcze dźwignia naścienna, żebym ja ją przeciągnę od razu, bo potem zaś zapomnę. Aha, tutaj zaś gdzieś do góry. Boże, ile tych dróg. No tam takie kucane, nie? No. Bo aha. Jakieś fanty są. A jak ona tu idzie w ogóle? A ten nos? Jaki nos? Jej. Boże, do ściany dobiłam przez tą kamerę. Dziwny ma nosek. No tak się świeci, jakby nie wiem, mleko no. Wypiła. Pod nosem ma te, nie? Ale dobre piwsko. O Boże, jaki alkoholik. Odezwała się Menelica. Te. Dobra. Aha, no to dźwignia to naścienna robię. Tak, dźwignia naścienna i potem wejdź sobie na górę i ja tu stoję. Co za pizda. Przepraszam. Soflary wyrzuciła zamiast przeciągnąć. Pociągnąć, okej. Dobra, jakaś drabina mówicie. Gdzie ta drabina jest? Bo na razie przycisk mam. Mijam jakieś rakiety. No, to potem... No, to... Tak. Musisz dobra, i zaś tą drabiną. I zaś tą drabiną do góry, tak? No, ja tu stoję, po tej dźwigni naściennej, nie? Aha, no to ja też stoję. Znaczy, w sensie wszedłem tam na górę. Tu są takie doły, tak? Tak, przy tych dołach stoję, już dobra, nie no to... Dobrze. No to kończymy. No to dziękujemy wam serdecznie, dajcie znać, czy wam się ten custom bardziej podoba niż ten poprzedni, w sensie Star Warsy. Dziękujemy wam serdecznie i do następnego. Pa, pa!